Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to moja propozycja makijażu na wiosnę. Będzie to makijaż rozświetlający, ten, który aktualnie mam na sobie. Jak widzicie, dominuje tutaj ogólnie rozświetlenie wewnętrznego kącika, ale też odrobina połysku na powiece ruchomej, więc również znajdziemy tutaj takie żywe kolory, takie właśnie wiosenne. Także jeżeli jesteście ciekawe, jak wyglądał ten makijaż, to koniecznie zostańcie ze mną. Więc przechodzimy do wykonania makijażu i teraz na tą podstawę nałożę sobie bazę z Inglota i ta baza jest, to jest ta czarna baza, ta baza jest ogólnie przeźroczysta, więc dlatego właśnie zawsze najpierw sobie przygotowuję koloryt powieki tak, aby właśnie był ujednolicony i wtedy dopiero nakładam odrobinkę, ale to dosłownie kropeczkę taką bazy i rozprowadzam delikatnie palcem, ale bardziej klepując. Zaczniemy sobie niestandardowo, ponieważ najpierw przygotujemy sobie całą ruchomą część powieki, a dopiero później zajmiemy się załamaniem, a nie odwrotnie, tak jak zazwyczaj jest to w moich makijażach. I w pierwszej kolejności zacznę od paletki Zoeva Retro Future. I tutaj mamy taki piękny właśnie opalizujący kolor. Jest to kolor Rose Gold, on wygląda w ten sposób. I ten kolor będę właśnie nakładała sobie wklepując palcem na większą część obszaru powieki ruchomej, zostawiając wolny wewnętrzny kącik. I teraz przechodzę do tego, aby sobie rozetrzeć tutaj obszar w załamaniu powieki, żeby ten cień, żeby pogłębić po prostu cieniowanie i pogłębić spojrzenie. I użyję sobie tych dwóch cieni, właśnie tego takiego pomarańczowego i tego różowego. I te dwa cienie sobie połączę, otrzepuję pędzelek oczywiście i teraz będę sobie tutaj delikatnie cieniować załamanie powieki. Jest to pędzelek 221 od Zoeva, który jest bardzo mięciutki, który idealnie właśnie służy do cieniowania, do blendowania. Powiem Wam, że te kolory są tak niesamowicie ożywiające. Oprócz tego, że makijaż jest rozświetlający, to jeszcze tak pięknie ożywia całe nasze spojrzenie i w ogóle całą naszą twarz. Jeszcze jak później dołożymy sobie też resztę makijażu twarzy, to dopiero będzie ten efekt jeszcze bardziej widoczny. Odrobinkę sobie jeszcze zmatowię łuk brwiowy. No i tak pogłębiam sobie, blenduję. Następnie przechodzę do bardziej takiego precyzyjnego pędzelka kuleczkowego i jest to pędzelek z Zoeva w numerku 231 Luxe Petit Crease i na ten pędzelek nakładam tylko ten pomarańczowy cień i delikatnie go tutaj bardziej wtłaczam tylko i wyłącznie jakby w zewnętrzny kącik. Kolejnym cieniem, który użyję, będzie to cień z paletki mojej ulubionej od Zoeva, czyli z paletki Cocoa Blend i będzie to kolor, już Wam mówię, który będzie to kolor Substitute for Love i tym cieniem będziemy delikatnie pogłębiać sobie załamanie powieki.
Dobra, i teraz, kiedy już mamy zdefiniowane to oko w kwestii załamania powieki i nadania mu takiej głębi, to przechodzimy do przepięknego pigmentu. Jest to, słuchajcie, pigment z Glazer. Ja Wam go postaram się pokazać, aczkolwiek ja się strasznie boję, że on się zacznie sypać i to może tutaj się okazać katastrofą na moim stanowisku. Więc pigment z Glazer wygląda tak, on kiedyś był w Shiny Boxie, jest to numerek G1 i on, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda Wam to pokazać. Piękny, opalizujący, cudowny jest ten kolor, naprawdę. Ja po prostu rzadko wracam do takich kolorów i w ogóle do takich pigmentów na co dzień, ale teraz mnie tak natchnęło i po prostu muszę Wam to pokazać. Po pierwsze, ja go nie nakładam na mokro, a on jest niesamowicie napigmentowany. I nakładam go właśnie tutaj w wewnętrzny kącik i zacieram na ten piękny nasz cień Rose Gold opalizujący, tak żeby to się wszystko ładnie połączyło. Super to wygląda, mi się tak bardzo podoba ten pigment, jest po prostu przepiękny. I takim prawie, że już ostatnim elementem, widzicie, jest to bardzo prosty makijaż. Zawsze staram się dla Was robić proste makijaże. Będzie nałożenie sobie takiej delikatnej linii przy linii rzęs. Zrobimy sobie tą linię eyelinerem żelowym od Maybelline, ale bez użycia Duraline'u, żeby on był właśnie taki bardziej plastyczny, taki bardziej gęstszy i po prostu będziemy później go delikatnie jeszcze rozcierać. Ta kreska będzie rozcierana, to starajcie się jednak dość precyzyjnie ją zaaplikować, ponieważ chodzi o to, żeby troszeczkę jednak przyciemnić linię rzęs, tak żeby tutaj nie było żadnych prześwitów. I teraz tą kreseczkę rozetrzemy sobie od góry delikatnie cieniem z paletki, tym razem Rodeo Belle. Jest to również paletka, której test był na moim kanale. Rozetrzemy sobie delikatnie tą kreseczkę właśnie cieniem z tej paletki i będzie to cień w kolorze Western Diva. I on wygląda w ten sposób, jest taki troszeczkę z drobinkami, ale nie obawiajcie się, na oku tych drobinek w ogóle nie widać. I takim kuleczkowym małym pędzelkiem, również od Sunshine Minerals, które niestety nie mają numerów ani oznaczeń, delikatnie sobie rozetrę tą kreseczkę od góry. Po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę bardziej jakby zniwelować wyrazistość tej czarnej kreski. Tak, żeby ona była widoczna, tak, żeby ona zagęszczała nam linię rzęs, ale żeby nie była taka wyrazista i no, żeby nie było żadnych ostrych krawędzi po prostu. Okej, i wygląda to w ten sposób. I teraz przejdziemy do wytuszowania rzęs oraz ja dokleję sobie oczywiście sztuczne rzęsy, więc tak, rzęsy wytuszuję sobie cieniem moim już wysłużonym, którego opakowanie wygląda dość tak, no bym powiedziała, na zajechane. Jest to cień tuż do rzęs z L'Oreal Miss Manga. Ja sobie wytuszuję delikatnie rzęsy, a później i tak przykleję sobie sztuczne rzęsy i będą to rzęsy z Ardell Wispies Black. To jest mój ulubiony model, więc jak ktoś kiedykolwiek by się pytał, co ja mam za rzęsy, to w większości przypadków mam rzęsy właśnie z Ardell. I konkretnie ten model właśnie Wispies Black. Przejdziemy do dolnej linii rzęs oraz do linii wodnej. Linię wodną podkreślę sobie cielistą kredką z My Secret. Jest to kredka w kolorze nude. Dolną linię rzęs podkreślę sobie również tym kolorem, którym pogłębialiśmy tutaj załamanie powieki. Będzie to kolor Substitute for Love z paletki Cocoa Blend. Następnie używając tego tym razem różowego cienia z Kobo, który Wam pokazywałam w tej mojej magnetycznej paletce Spinglota, czyli ten kolorek,
Tym kolorem również sobie podkreślimy od spodu jeszcze, bardziej pogłębiając i ożywiając sobie troszeczkę spojrzenie, właśnie ten kolorek Substitute for Love. Następnie całość rozetrę sobie resztką tego, co mam na pędzelku numer 221 z Zoewy, którym pierwotnie rozcieraliśmy sobie wszystkie tutaj, cały ten cień pierwszy, który nakładaliśmy, czyli taką mieszanką tego różowego i pomarańczowego cienia, pędzelek 221 od Zoewy, i wracam z tym pędzelkiem do rozcierania i delikatnie jeszcze rozcieram od spodu sobie właśnie te cienie. I ostatni taki krok z tych kroków również, które wykonywaliśmy na górnej powiece, będzie to zaznaczenie tak tutaj na tym oku wewnętrznego kącika, przesuwając się troszeczkę w głąb właśnie w środka oka, i biorę znowu taki mniejszy, drobny, precyzyjny pędzelek z Sunshine Minerals i nakładam go tutaj w wewnętrzny kącik. I teraz już przejdziemy do dokończenia makijażu twarzy i w celu wykonturowania troszeczkę tej naszej buzi oraz nadania jej takiego życia, to użyję sobie brązera z Kobo. Jest to już moje denko brązera Kobo w kolorze Nubian Desert. A twarz ocieplimy oczywiście brązerem od Bahama Mama. Od The Balm Bahama Mama. Na policzki nałożę odrobinę takiego przeskwiniowego różu z Golden Rose. Jest to róż w kolorze Peach Nude. I troszeczkę go nakładam pędzlem z naturalnego włosia na tutaj środek policzka. Od razu to się rozcieram pędzlem. No i aby całkowicie rozświetlić naszą buzię, użyję rozświetlacza również z The Balm. Jest to Mary Luminizer i nakładam ją tak dość obficie, ponieważ właśnie chcemy, żeby ten makijaż był taki świetlisty na szczyty kości policzkowych. Nasza twarz już jest rozświetlona i nadałyśmy jej życia kosmetykami takimi brązująco-różowującymi. To teraz przejdziemy sobie do makijażu ust i tutaj na usta nie poszalejemy, bo ja sobie wybrałam, że nałożę tylko i wyłącznie błyszczyk z Essence. Jest to błyszczyk w kolorze Taste the Sweets. On wygląda w ten sposób, nie wiem, czy Wam go kiedyś w ogóle pokazywałam. On wygląda w ten sposób. Ja po prostu sobie go odrobinkę nałożę na usta, tylko po to, żeby były takie błyszcząco zdrowe. On ma taki delikatny, zgaszony kolor, ale to jest naprawdę minimum widoczne. Tak się, dziewczyny, prezentowała moja propozycja makijażu rozświetlającego na wiosnę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, żebym w ogóle wiedziała o tym. Oczywiście, jak zawsze, listę wszystkich kosmetyków, których użyłam, oraz pędzli, oraz klejów, oraz rzęs i tak dalej, wszystko znajdziecie w opisie. Również informację dotyczącą tego, jakie kolory hybryd mam aktualnie na paznokciach oraz co w ogóle czasami mam na sobie, jak mam coś, co Was mogłoby zainteresować. I jeszcze Wam oczywiście umieszczę informację dotyczącą muzyki, ponieważ też może to interesować niektóre z Was. Także to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa! Getting hot in the sunshine.